Nieco ponad 2 tygodnie temu Radom jak Radom ogłosił pozyskanie Rafaela Rossiego Branco. To 30-letni środkowy obrońca, który został wypożyczony do radomskiego klubu na najbliższe pół roku ze szwajcarskiego FC Sion. It's a club that every year it's growing up and I wanted to be part of this, so I always wanted to know new football, new culture, and the Radomiak was the right place to come and show that I could be here and be part of this. Rossi jest niezwykle doświadczonym graczem, bowiem w swojej dotychczasowej karierze oprócz szwajcarskiego Sionu reprezentował m.in. barwy Boawiszty, portugalskiego Ekstraklasowicza czy Swindon Town, klubu występującego w angielskiej League One. Po dołączeniu do drużyny Radomiaka defensor wystąpił w kilku meczach sparingowych, co dało mu pewien obraz tego, czym różni się gra w piłkę w Polsce od gry na zachodzie Europy. My first game, the impression was really good. I think the football here is really professional. The players are really good. They are very strong. I think the difference between here and Portugal or Switzerland is, I think, the physical part of the game. I think here we have a technical players, but the physical is more strong than the other players. Oficjalny debiut Rossiego przypadł na pucharowe starcie z poznańskim Lechem. Mecz został rozegrany w Sosnowcu, a po 90 minutach gry tablica wyników wskazywała 0-0. W pierwszej połowie dogrywki Radomiak wyszedł na prowadzenie za sprawą karnego wykorzystanego przez Mateusza Radeckiego, a tuż przed końcem meczu również z 11 metrów wyrównał Tymoteusz Puchacz. Radomiak odpadł z Fortuna Pucharu Polski po serii 11, a w czwartkowym meczu Brazylijczyk z włoskim paszportem rozegrał pełne 120 minut. I think it was good. I think, you know, I have a lot to improve, but I thought I did my job well. Was good to keep a clean sheet 0-0 until 90 minutes. Unfortunately we conceded a penalty, but I think it was good. Mimo solidnego występu Rafael nie miał okazji pomóc drużynie w serii 11. Dlaczego? To be honest, we decided before, the day before, and on the day of the game we already knew who was going to take. I was the next one if we had another one, but unfortunately we didn't. 30-letni defensor pozytywnie ocenił atmosferę panującą w drużynie i przyznał, że zawodnicy przyjęli go z otwartymi rękoma. The players welcomed me really, really well. I talk a lot with them. I think it was a good change room. The coach staff, they welcome me really well, so I'm really happy. Every day is getting better, so I'm really happy to be part of this. Rossi przyznał, że najbardziej dowcipnym zawodnikiem w drużynie jest Mike Carvot, który zresztą wiele pomaga Brazylijczykowi od momentu jego przyjścia do radomskiego klubu. Mike is the one that controls everything. Sometimes, of course, I don't understand what the general, but sometimes I ask Mikey and he tells me everything. So he's the guy who helps me a lot here to get close with the other players. Mimo stosunkowo krótkiego pobytu w Radomiaku, Rossi jest świadomy celów, jakie stawia się przed drużyną i nie unika ich wyartykułowania. For sure the promotion, this is what we're looking for. We don't have another thinking. We only look for promotion, so I came here to help the club to go to extra class. Zieloni ligowe rozgrywki w 2021 roku zainaugurują już za tydzień 26 lutego wyjazdowym starciem z Widzewem Łódź.